W filmie Lynch pokazał pan samosąd, do którego doszło w jednej z polskich wsi kilka lat temu. Na ile jest to historia, która jest wyłącznie oparta na faktach, a na ile interpretacja tych faktów? Nasz film jest inspirowany wydarzeniami, które się tam odbyły, zarówno poprzedzającymi sam Lynch, jak i potem losami bohaterów, aczkolwiek jest to film fabularny i tak należy go traktować. Czyli są tam również sceny, które nie miały miejsca? No tak, przy czym tak jak mówię, no to jest też, trudno jest mi mówić o tym, żeby to była rzecz jeden do jednego, bo na przykład nie wiem, ktoś ma inne nazwisko, imię, ktoś ma inną zmienioną płeć. Pamiętajmy o tym, że opowiadamy o czymś, co jest zainspirowane autentyczną historią, w której brali udział też no, autentyczni ludzie, którzy wciąż żyją. W związku z czym absolutnie wychodzimy z założenia, że film jest fabularny. I no nie będziemy wskazywać palcem, które sceny są autentyczne, które nie. Po prostu dla dobra tych wszystkich osób. Tutaj w Koszalinie pokazał pan film po raz pierwszy. Przed chwilą było się spotkanie z publicznością. Czy ona reaguje tak, jak pan się spodziewał? Kurczę, ja nie wiem, no bo to była bardzo młoda publiczność. Dla młodej publiczności to jest, uważam, że film bardzo ciężko strawny. No gdzieś tam były śmiechy w jakichś takich momentach, gdzie ich być nie powinno, ale to chyba takie pojedyncze, może takie też bardziej nerwowe, w związku z czym też trudno, gdyby brać to za jakąś taką zbiorową reakcję. Natomiast wiem, że w pewnych scenach i w zasadzie od pewnego momentu była już cisza i napięcie. Reakcje publiczności były o tyle znamienne, że od pewnego momentu jakiegoś takiego kulminacyjnego, czyli napadu najstarszego z braci na podwórku przez tego bandytę Zaranka, no to już od tego momentu widać było, że to trzyma w napięciu ludzi i to jest chyba najważniejsze, no, że ta końcówka wytrzymała. W filmie jest rzeczywiście bardzo dużo takich naprawdę mocnych scen. Postać Zaranka, grana przez Wiesława Komasy, jest właściwie tylko negatywna, prawda? Aż się człowiek boi. To znaczy ten człowiek taki był, on był socjopatą, który spędził 30 lat w więzieniach, jak gdyby wzorzec tej postaci. On się nie potrafił odnaleźć w normalnym świecie, bo w więzieniach miał miskę podaną przez młodszych współwięźniów, ponieważ jak gdyby z racji stażu był tam bardzo poważany. Miał dach nad głową, no i miał jak gdyby warunki egzystencji, jakiś taki porządek. On na wolności się czuł absolutnie bezradny, zagubiony, nie miał środków do życia, bo się nigdy nie nauczył pracować. W związku z czym musiał wymuszać, ale przede wszystkim starał się wymuszać strachem, mniej biciem, aczkolwiek te wszystkie elementy, które zostały pokazane w filmie z udziałem Zaranka, to są autentyczne sceny. On był też człowiekiem, który sam się miał za bardzo poszkodowanego. Non-stop pisał podania o rentę, o to, że on w więzieniu stracił zdrowie, że jemu się należy. Pisał do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Po prostu zarzucał masę, gdyby Rzecznika Praw Obywatelskich, zarzucał po prostu natrętnym pisaniem podań wszelkie instytucje, określając się człowiekiem poszkodowanym po prostu przez więzienia, przez los i w ogóle. Chodziło po prostu o to, żeby zdobyć jakiekolwiek podstawy finansowe, w sensie, nie wiem, renty, odszkodowań i tym podobnych rzeczy. I w to on był niesamowicie sprawny. Pana droga reżyserska jest dosyć nietypowa, bo nie skończył pan studiów filmowych, inne studia, nie filmowe. I nie robił pan też wcześniej dokumentów, tylko raczej był pan drugim reżyserem albo asystentem reżysera. Czy uważa pan, że studia są konieczne do wykonywania tego zawodu? To znaczy ja nie wiem, bo tak jak mówię, no ja dzięki jak gdyby, no, jakimś tam napisaniu tekstu, który gdzieś miał pozytywną opinię, potem się to odzwierciedliło w ocenie PiS-u, ja zrobiłem debiut, ale ja nie wiem, czy ja będę robił następne filmy, bo się równie dobrze może okazać, że robię pierwszy i ostatni film, więc nie uznaję, żebym ja miał prawo mówić o tym, czy studia przeszkadzają, czy nie, czy są potrzebne, czy nie. Natomiast ja miałem akurat takie szczęście, że nie wiem ile, ja chyba 13 lat pracuję przy filmach różnego rodzaju z różnymi reżyserami, jak gdyby na różnym stopniu asystentur. I to szczerze mówiąc to jest doskonała szkoła, dlatego że poznaje się różne metody pracy, też poznaje się technikę i organizację i to jest też bardzo ważne. W związku z czym wydaje mi się, że studenci nawet najlepszych szkół filmowych, reżyserskich, na studiach oni nie mają możliwości poznania tak różnorodnych jak gdyby gatunków, czy też różnorodnych styli pracy, stylów pracy różnych reżyserów, a także tworzyw, no bo inaczej się robi teatr telewizji, inaczej się na przykład, nie wiem, robi serial, inaczej fabułę. I poznawszy jak gdyby pewne aspekty, jak gdyby nawet organizacyjne pracy tego i poznawszy style pracy reżyserów, można jak gdyby sporo podpatrzeć i jak gdyby no, wykreować jakiś spójny styl, który potem przeniesie się na tą historię, którą się napisało.
Pan tutaj podkreślał, że oprócz tego, że jest pan reżyserem, jest pan również widzem. Lubi pan oglądać filmy. Jakich filmów pan szuka w polskim kinie? Albo jakie tematy jeszcze nie zostały poruszone, a powinny? To znaczy, ja, jeżeli chodzi o to, jakie powinny tematy zostać poruszone, to pozwolę sobie zostawić dla siebie, bo może jeszcze uda mi się napisać jakiś scenariusz, na który Instytut Filmowy da pieniądze i może z wytwórnią, może z jakimś innym producentem uda się to zrobić. Natomiast wydaje mi się rzeczywiście, nie wiem, no ja jako widz lubię się przejąć się człowiekiem. Nie cierpię sytuacji jak gdyby takich, gdzie oglądam film o wydumanych problemach dwójki młodych bohaterów, które dla mnie nie są problemami. Dla mnie jak gdyby im większy problem, im bardziej ludzie są w to uwikłani, im większe ponoszą tego koszty, tym po prostu czuję jak gdyby większą spójność, większy dramat i bardziej się przejmuję tym filmem. Też uważam, że jak gdyby film z happy endem jak gdyby no mnie dotyka niż taki, w którym po prostu staje mi to wszystko na koniec z gardła, bo się okazuje, że ludzie pozostali w sytuacji bez wyjścia. Zostali potem brutalnie potraktowani nie tylko jak gdyby przez daną sytuację, ale potem przez czynniki, nie wiem, państwowe, prawne i tym podobne rzeczy. I jak gdyby ich krzywda jest w pewnym sensie moją krzywdą, kiedy zostawiam ich właśnie w takim momencie, jako ja, albo kiedy się film kończy w ten sposób i ja jako widz czuję po prostu pewne poczucie no, krzywdy i pewnego rodzaju solidarności z tymi ludźmi. I no, to jest jakiś taki, to był taki po prostu mój sposób na opowiedzenie tej historii. Mhm. Bo mi się wydaje, znaczy ja odbieram ten film Lynch jako film o właśnie bezsilności, prawda? I wszyscy są właściwie bezsilni, łącznie chyba z tym winowajcą. To znaczy, ja myślę tak, że winowajca to troszkę odrębna sprawa, bo winowajca to nie jest człowiek normalny, to jest typ skrzywiony absolutnie socjopatycznie przez te 30 lat przebywania w tych różnych zakładach karnych. Natomiast pozostali rzeczywiście są w sytuacji bez wyjścia, bo no, jeżeli jest tak, że facet lata z maczetą dookoła domu, nie wiadomo co zrobi, to co się robi, chce się go unieszkodliwić. A jeżeli on przed chwilą, nie wiem, prawie że obciął mi rękę, no to ja go biję, dopóki on wiem, że on nie wstanie. Tym bardziej, że no, jeżeli chodzi o autentyczną postać, to ta postać była bardzo żywotna. Tamten człowiek parę razy dostawał niezły po prostu łomot i on bardzo szybko stawał na nogi, w związku z czym no, odruch tak jak gdyby, żeby bicia, dopóki człowiek po prostu nie wstanie, że to jest absolutnie, uważam tutaj, uzasadnione, jeżeli chodzi o normalnych ludzi, którzy chcą chronić swoich najbliższych. To jest jak gdyby jedna rzecz, ale drugim aspektem jest też jak gdyby wątek tego policjanta, który w jakiś sposób jest bezsilny, bo kiedy on cośkolwiek próbuje zrobić, no to jest ich dwóch na krzyż, na nie wiem, kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych terenu tam, gdzie jest po prostu, to jest wszystko jakieś takie bezludzie, nie wiem, no wsie oddalone od siebie, nie wiem, jakieś tam lasy i tak dalej. W związku z czym on też się czuje bezsilny, nie mówiąc o tym, że po prostu jedyny radiowóz, który ma, po prostu musi nim obstawić festyn, który się właśnie odbywa. A kiedy dzwoni po ten radiowóz do, nie wiem, jakichś tam wyższych czynników organizacyjnych, to po prostu okazuje się, że jest piątek, weekend i nie ma już z kim rozmawiać. Więc to też jest w sytuacji bez wyjścia i to jest też osoba w jakiś sposób poszkodowana. Dziękuję bardzo.